Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Walka o świątynię powinna toczyć się w nas samych. O świątynię, czyli o nasze serca i umysły. Potrzebujemy woli niczym bicza ze sznurków, aby skutecznie przeganiać wszystkie pokusy, które nas atakują, aby z naszej wiary nie robić targowiska. Bez pomocy Ducha Świętego będzie ciężko. Trzymajmy się Go mocno i nie ograniczajmy spotkania z Nim do porannej czy wieczornej modlitwy. Bądźmy z Nim non-stop, przy każdej decyzji, rozmowie, spotkaniu czy wpisie na którymś z portali społecznościowych. Po prostu szepczmy sami do siebie: przyjdź, Duchu Święty.